Witamy serdecznie. Jest z nami pan Krzysztof Juński, który w Fundacji Burego Misia jest głównym operatorem wszystkich posiadanych we Fundacji maszyn. Najnowszą z nich jest siewnik Serpens z firmy Bomet. Jest to model S005, czterorządowa maszyna. Proszę powiedzieć, jest to pierwszy sezon, w którym ta maszyna pracuje. Do czego została tutaj przystosowana? Jakie prace są dla niej przewidziane? Przewidzianą główną pracą tego siewnika to jest siew kukurydzy. Siejemy około 10 hektarów w sezonie. No i dopiero zaczęliśmy siać, tak? Także do innych celów na razie nie planujemy jej używać. I jaka to jest maszyna? Czym się wyróżnia? Jakie rozwiązania konstrukcyjne producent zastosował w tej maszynie? Bardzo prosta konstrukcja, dużo możliwości dzięki szerokiej regulacji. Możemy siać w szerokich międzyrzędziach, wąskich. Możemy siać różnego rodzaju nasiona, od kukurydzy do fasoli, nawet soję. Widzimy, że to jest konstrukcja typowo mechaniczna, pozbawiona, jakby to powiedzieć, w nowszych wersjach turbiny, wentylatora, przewodów, podciśnienia i różnych skomplikowanych rzeczy, nawet elektroniki. Tutaj jest typowo wszystko mechanicznie rozwiązane. Jak to wszystko sprawdza się w użytkowaniu, w siewie i w eksploatacji? Sprawdza się bardzo dobrze. Jest też zastosowane zabezpieczenie na kamienie sprężynowe, co na naszych tutaj słabych, kamiennych glebach bardzo praktyczne. Można po prostu zwiększyć prędkość siewu dzięki temu. Siewnik ma mechaniczny napęd sekcji. Jak to jest rozwiązane tutaj? Jak się zmienia gęstość siewu i jaki jest zakres regulacji przewidziany? Napęd wysiewanego ziarna jest poprzez kółko dogniatające, które idzie z tyłu siewnika, a nawóz jest napędzany kołem tutaj właśnie, po prostu kołem opuszczanym z boku siewnika. Też napęd jest mechaniczny, czyli poprzez łańcuch. Regulacja wysiewu nasion jest poprzez zmianę kółek zębatych. Można to zmienić bardzo prosto i szybko. Wiemy, że producent przewidział kilka możliwości. W instrukcji doczytaliśmy, że to jest 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cm. Jeżeli chodzi o kukurydzę, co, jaki zakres jest tutaj ustawiony? Jak siejecie, powiedzmy, u siebie? Siejemy w międzyrzędziach 75 cm i w rzędzie co 16 cm, co nam daje około 83 tysiące ziaren na 1 hektar. Prosta mechaniczna konstrukcja, łatwość wyciągania zbiornika z nasionami powoduje też szybki i łatwy dostęp do tarczy wysiewającej albo też jej wymiany. Tak, możemy w łatwy sposób oczywiście opróżnić zbiornik, jeżeli kukurydza zostanie. Możemy także wymienić talerz wysiewający na inne ziarna o mniejszym przekroju. Na maszynie też widzimy zbiornik do nawozu, czyli możemy aplikować sobie przyrzędzie wysiewanych nasion kukurydzy, nawóz. Jak to jest rozwiązane w tym przypadku? W tym przypadku rozwiązanie jest mechaniczne. Ziarno nawozu jest wysiewane 7 cm od rzędu kukurydzy. Jest to nawóz do aplikowania tylko i wyłącznie dawki startowej, czyli około 100-110 kg na hektar. Czy w tym przypadku producent też przewidział możliwość regulacji ilości wysiewanych granul na hektar? Tak, jest to regulacja. Możemy też poprzez zmianę kółek zębatych zmienić lub zwiększyć ilość wysiewu nawozu w granicach od 80 do 110 kg. Wiemy, że siewnik jest przystosowany do różnych nasion, kukurydza, słonecznik, sorgo i jakieś może też inne. Jeżeli chodzi o głębokość umieszczania nasion w glebie, jak tutaj jest rozwiązany sposób regulacji głębokości? Sposób regulacji jest rozwiązany poprzez tylne kółko dogniatające. Po prostu podwyższając wysokość kółka obniżamy siew ziarna. Na wyposażeniu siewnika widzimy też boczne znaczniki hydraulicznie sterowane. Jak tutaj, powiedzmy, to jest dostosowane i też kwestia ciągnika, z którym maszyna współpracuje. Jest na tyle prosta ta konstrukcja, ponieważ można regulować to jedną sekcją z ciągnika, ponieważ jest jakby kostka pamięci, która pamięta, że lewy znacznik się opuszcza, a podnosząc opuszcza się potem prawy, jak się nawróci na uwrociu. Także można sterować jedną sekcją, dwoma znacznikami. Jeżeli chodzi o pojemności, tutaj widzimy zbiornik na nawóz, przewidziany jeden na dwie sekcje i drugi na kolejne dwie sekcje i mamy też indywidualny zbiornik na każdej sekcji wysiewającej. Jakie są ich pojemności? Pojemność to 75 kg na każdy zbiornik, co w zupełności wystarczy na zaaplikowanie 1 hektara.
Jeżeli chodzi o jednostkę siewną, ile można, powiedzmy, nasion sypać? 25 kg do jednego zbiornika wysiewającego. Jeżeli chodzi o pracę, z jaką prędkością można pracować? Jak wydajna jest maszyna? W zależności od głębokości siewu możemy jechać myślę, że od 8 nawet do 13 na godzinę. Jeżeli chodzi o przygotowanie siewnika do pracy, to trzeba przygotować przed takim całym dniem pracy kwestia przygotowania, nasmarowania punktów, które tego wymagają. Ile też takich punktów jest na takiej maszynie? Myślę, że punktów smarowych jest dosyć dużo na każdym kole wysiewającym oraz na samej ramie siewnika. Są zaznaczone kalamitki smarne. Wiemy, że siewnik jest przystosowany nie tylko do siewu kukurydzy, ale też innych nasion. Jak tutaj producent poradził sobie z tym rozwiązaniem? Producent poradził sobie z tym rozwiązaniem w taki sposób, że na ramię siewnika można całymi sekcjami wysiewającymi wraz z kółkami dogniatającymi przesuwać je w lewo lub w prawo na ramię tego siewnika. Możemy zmieniać szerokość siewu od 80 do nawet 30 cm. Czterorzędowy siewnik Serpens to konstrukcja mechaniczna. Jakie zapotrzebowanie na moc do tej maszyny? My współpracujemy ciągnikiem o mocy 90 koni. Z uciągiem myślę, że mógłby pracować nawet słabszy ciągnik. Waga tego siewnika to jest 800 kg plus zasyp zbiorników. Wydaje mi się, że to może być około tony. Jak można podsumować konstrukcję firmy Bomet, siewnik Serpens, który jest produkowany w Węgrowie? Jest to maszyna bardzo prosta, jest to maszyna mechaniczna, bez żadnej elektroniki, pozbawiona jak najbardziej, po prostu jest bardzo prosta, myślę, że na każde średnie gospodarstwo jak najbardziej. Jest z nami pan Grzegorz Miszczak, który troszeczkę więcej opowie o tym bardzo wyjątkowym miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Znajdujemy się na osadzie, dokładnie Burygomisia. Jest to miejsce stałej opieki dla osób dorosłych. Miejsce to założył ojciec Kuba, zmartwychwstaniec. I filozofia tego miejsca polega na tym, że miejsce służy do ciekawej pracy dla osób niepełnosprawnych, więc związane z tym jest ogrodnictwo, pszczelarstwo, oczywiście zwierzęta, czyli krowy, które dają mleko, potem mleko jest przetwarzane na sery. I wszystkich tych historiach są osoby niepełnosprawne, czyli odnajdują swoje miejsce w różnych pracach, z których mają satysfakcję, mają pożytek konkretny, bo dostają za to wynagrodzenie. I jest to dość ciekawe i specyficzne miejsce. Ile mamy podopiecznych? Jakimi pracami się zajmują? Mieszka 38 osób niepełnosprawnych i wszyscy działają na łonie natury, że tak się wyrażę, czyli mamy krówki, jersejki, symentale i bardziej sprawni panowie pracują przy oporządzaniu tych krów, dawaniu jedzenia, dojeniu, sprzątaniu. Następnie mleko przewozimy do serowarni, gdzie mniej sprawna grupa osób pracuje, ale też czerpie z tego przyjemność i radość, tworząc bardzo dobre sery. Jest też zielarstwo, czyli ogród, gdzie też te rzeczy są jak gdyby takimi naturalnymi formami terapii, bo głównie temu miejsce służy, żeby osoby niepełnosprawne miały satysfakcję i przyjemność z tego, w czym uczestniczą. Za naszymi placami piękne obiekty, w których utrzymywane są zwierzęta, ale też magazynowana jest pasza. Proszę powiedzieć, skąd pozyskujecie paszę do gospodarstwa? Paszę pozyskujemy od zaprzyjaźnionych rolników w formie darowizny. Czy to będą na przykład wysłodki, czy otręby, czy pasza treściwa. Nie posiadamy ziemi, mamy niedużą ilość w dzierżawie. Jest to 20 hektarów, ale to są to głównie pastwiska, gdzie pozyskujemy siano, ewentualnie siano kiszonkie i kukurydzę, ale współpracujemy z Krzysiem. Jest to małżeństwo Burynidzi-Widzidzy, czyli opiekunki osób niepełnosprawnych. I pomagamy sobie i po prostu
w nowych technologiach, jak gdyby nowe technologie w urządzeniach maszyn dają nam bezpieczeństwo funkcjonowania tego miejsca, czyli fundacji, wspólnoty. Jeżeli chodzi o park maszynowy, czym dysponujecie, co ewentualnie będzie potrzebne? Posiadamy kosiarkę, posiadamy nowo otrzymany siewnik z firmy Bomet, kosiarkę Samasz z firmy Samasz. To są rzeczy, które posiadamy, a na pewno linię zieloną, czyli na pewno potrzebowalibyśmy zgabiarkę, która będzie bardziej taka profesjonalna, bo mamy już taki wyeksploatowany sprzęt. Na pewno przetrząsarka do siana, na pewno przyczepa z retortem do zielonki. Z dużych rzeczy jeszcze rozrzutnik, żeby wywozić obornik. Na pewno przyczepa o tonażu gdzieś 14 ton do wywozu obornika z pryzmy, z płyty obornikowej. No i jeszcze agregat siewny, który też by nam pomógł. Na pewno opryskiwacz w granicach 200 tysięcy litrów do oprysków dolistnych. Wspominał Pan też o działalności, która polega na ogrodnictwie. Tutaj widzimy piękne sadzonki i pozyskujecie z tego owoce. Jak w tym zakresie ewentualnie jesteście zaopatrzeni w zaplecze maszynowe? W ogrodnictwie nie, mamy małego kubota, który posiada tylko glebogryzarkę. Na pewno mały ciągnik ogrodniczy z małymi sprzętami, czyli z kosiarką zawieszaną, z kultywatorem, małym pługiem, małym gronami, byłby takim dobrym elementem, który by pewne rzeczy uprościł. To gorący apel dla producentów rodzimych, zachodnich. Jeżeli chcecie wesprzeć to dzieło, bardzo chętnie przekażemy adres, namiar i kontakt tutaj do pana Grzegorza Miszczaka, który od lat jest tutaj osobą, która pomaga, pracuje i dogląda tego wszystkiego, co jest związane z osobami podopiecznymi, które tutaj przebywają w tym miejscu.